Bardzo fajną więź mieliśmy, chyba wszyscy mieli z Krzysztofem bardzo dobry kontakt, bo to był człowiek, który jednoczył, to był człowiek, który zawsze był uśmiechnięty, który zarażał tym uśmiechem, dawał pozytywnej energii i to było coś wspaniałego. Ja uwielbiałem w jego towarzystwie przebywać. No tak się też stało, że jego ostatni występ, który był w przededniu jego śmierci, odbył się tutaj w Katowicach. I nawet mam trochę takie wyrzuty sumienia, bo jakoś nie było możliwości i czasu, żeby pójść mu osobiście podziękować za ten występ. I tak to przełożyłem, mówię, no przy okazji, znów się spotkamy w najbliższym czasie, to podziękuję, odłożymy to na później. No i już niestety nie było możliwości. I cieszę się z tego momentu dzisiaj tutaj, że na Placu Grunwaldzkim, w tym dzisiejszych jubileuszu miasta Katowice, 159-lecia, odsłaniamy właśnie popiersie Krzysztofa, który no, będzie tutaj na nas patrzył i który będzie nam dodawał właśnie tej energii i uśmiechu na co dzień. To był pomysł zgłaszany przez naszych mieszkańców, tych kandydatów na popiersie. Jak co roku jest zawsze bardzo dużo, trzeba dokonać ostatecznego wyboru, a przedtem przesądować społecznie i w sondażu. Krzysztof, to jest po pierwsze, wygrał, tak więc ten wybór dokonany przez prezydenta był znacznie prostszy, no bo był zgodny jakby z opinią publiczną i to wygrał naprawdę bardzo, bardzo dużą przewagą. Szczerze powiem, że od kilku dni ciągle to jest takie spotkania i rozmowy o Krzysiu Respondku, to rozdrapuje ciągle te rany, bo za każdym razem, kiedy wchodzimy na scenę, za każdym razem patrzę w lewą stronę i czekam, czy on wyjdzie za chwilę z kulis. No a teraz od dwóch dni jest taka właśnie kumulacja tej pamięci o Krzysiu Respondku i to nie jest łatwo, ponieważ to wszystko przeżywam od nowa. No ale ja myślę, że dzięki temu, że jest to po piersie, to jest naprawdę bardzo fajne upamiętnienie postaci Krzysia. Troszkę właśnie też tak pan prezydent zauważył, nie jest uśmiechnięty, bo Krzysiu raczej był osobą bardzo pogodną i zawsze na jego twarzy gościł uśmiech. Tu jest troszkę więcej zadumy, ale to jest ten respondent.